Cześć, piękni ludzie, ja jestem Heaviro, po drugiej stronie jest Frono, cześć. I dzisiaj recenzujemy rozdział Shokugeki no Somy, numer 114. Restauracja Yukihira się zmienia. I na razie nie istnieje, bo jest zamknięta, ale... To będzie wyjaśnione, to jest taki metaforyczny tytuł. Bo Yukihura się zmienia. Yukihira, ty, gdzie ty masz to U? Nie wiem. Dobra. Okładka jest fajna. Główny bohater. Ale słuchaj, ale dobra. Protagonista. Ucieleśnienie czytelnika. Jego personifikacja w świecie mangi. Jego... Okładka jest taka, że Shinomiya siedzi i coś tam robi. I gra na gitarze popijając wino. Fajna okładka, taka spokojna, taka wiecie, typu hej, mam kolorową okładkę, wsadzę co. Postać. I bynajmniej nie ma żadnej seksualizacji, oprócz tego, że nie ma żadnej. Całkiem dobrze. I słuchajcie, jak dobrze wiecie, Shinomiya wpadł na pomysł, że zrobi konkurs kulinarny u swojej restauracji i ten, który wygra, jego danie będzie przygotowywane w kuchni. Tak, na stałe wejdzie do menu. Tak. I oczywiście mamy tutaj wszystko, bo okazuje się, że tak, że jedna z szefowych zaproszonych na ostatni dzień testu. Oczywiście wygaduje się, że był pojedynek, Hinako, tajny ona pojedynek. Się nazywa Hinako, to jest ta lesba, która leci na Tadakoro. Przepraszam, ja nie mam pamięci do kobiet. To lesba, leci na jedną z głównych bohaterek. Jak możesz nie pamiętać, jak się nazywa? Bo lesby są moim przeciwnikiem. Jezus, i dlatego ich nie pamiętam. Rozumiem, wolisz gejów, okej. Nie. Dobra, jedziemy dalej. Dobra. Jedziemy dalej. I słuchajcie. I wyobraźcie sobie. Oczywiście cała restauracja jest wypełniona ludźmi, którzy mają ukryte talenty. Na przykład jedna z kelnerek. Tak, ale ona została kelnerką tylko dlatego, że obcując z klientem coś jej to da, jakieś, nie wiem, supermoce czy coś. Dokładnie, więc w ogóle, no wiecie, no obcujesz z klientem, to wie, co mu smakowało, co nie smakowało. To jest... Na przykład tak, to jest taka bardziej zaawansowana Tadakoro, która wymyśla sosierki na podstawie ilości sosów na talerzu. Taka bardziej bezpośrednia. Zamiast wylizać talerz, to ona... Dlaczego pan nie zjadł tego sosu? I oczywiście śmieszka musiała wejść w tryb pod tytułem zabiję was wszystkich. Tak, ponieważ okazuje się, że generalnie szefowie kuchni co pół roku chyba są wybierani w tym konkursie, tak mi się wydaje. Nie, to znaczy, że jest bardzo dużo tych konkursów, ale na przykład raz na bardzo rzadko jakieś danie przychodzi do menu głównego. No. Tak więc mamy, wiecie, restaurację pełną koksów. Dokładnie. No i tutaj oczywiście wszyscy, i oczywiście główny kucharz pan A pyta się Somy, ty masz jaja, żeby gotować? Tak, gotuję od 4. roku życia. Tak. Moje pierwsze słowo to było kuchenka gazowa. I misio. Nie wiem dlaczego. Dobra. I słuchajcie, i oczywiście zaczynamy całą kuchnię i gotowanie i oczywiście Soma używa składników, ale nie zobaczymy wszystkich, żebyśmy mieli jakąkolwiek zagwozdkę. Widzimy tylko wino i cebulę i chyba jakąś rybę. Nie, ryba. Ryba była w tym, w retrospekcji, no. I słuchajcie, i tu jest fajny. I tu jest, chcecie się nauczyć gotować, gotuj się z rodzicami, bo to jest fajne. No ja wiem, że ojciec Somy to w ogóle jest geniusz kuchni, bo on pewnie jak ledwo jest na to chodzić, to kroi. Jest umięśniony niczym Dejima. Dokładnie, ale słuchajcie, jest to fajnie pokazane, bo pokazuje to na przykładzie dociskania ryby, bo jak dociskacie rybę podczas smażenia, to ona będzie miała bardziej chrupką skórkę. Jak hamburgery w McDonaldzie, jak się gryzę psuje.
I to jest doświadczenie kucharskie. I słuchajcie, i to jest pokazane, bo i ojciec mu nie powiedział, patrz, ucz się tego, tylko on powiedział, to wszystkie doświadczenia kulinarne, jakie przeżywasz, to ty to wszystko wkładasz do swojej kuchni. I mam taką właśnie stronę dużą, gdzie jest tam ojciec strony napakowany jak święta ziemia. I w ogóle mamy, potem mamy, nie wiem, morze widelców, noży, podbieraków, szpikulców, tego wszystkiego, że ja przez chwilę myślałem, że ja Toriko czytam. Jest, jest pokazane, że... Jakby Toriko było o tym małym chłopcu, co biega z Toriko, to wtedy by tak wyglądało. No, ta 20-latek mały chłopiec. Dobra. No, przy Toriko to wszyscy są mali, on ma chyba 3 metry. I słuchajcie, to jest teraz moment, gdzie po prostu wszystkie te widelce lecą w Somę i one rozdzierają go. I z tego powstaje nowy znak Kaiba. Japoński. Oczywiście tym nowym znakiem jest napisane jedzenie, nowe danie, ale no dobra, mógł to być jakiś, nie wiem, półmisek czy coś. Sosierka. Bo mi jakoś ta, bo mi, tak, francuska sosierka. I tu jest, wiecie, tu już Abel, czyli ten kucharz na A, degustuje wszystko. I uwaga, co zrobił Soma? Soma zrobił ryż w ten... z przepiórką. Mięso z ryżem. Tak, zrobił ryż z przepiórką. Oprócz tego, że podoba mi się, że ktoś dał, Soma, masz całą przepiórkę, cholernie drogie, ale masz, spróbuj to zrobić. I oczywiście Soma, hej, pokroisz to? Nie, zrobię całą. Ponieważ tak, i się okazuje, tak, że Soma to jest najlepsze francuskie danie, jakie wam mogę teraz zaserwować. To tak naprawdę Soma zrobi Don Buri, czyli wiecie, to co zrobi podczas pojedynku z panią Cycki Mięso. To samo, yes, tylko że po prostu teraz nie włożył tego do miski. Co mi się podoba, oczywiście wszyscy są zdziwieni, jak to jest francuskie, ale Soma mówi, spróbujcie. To francuski ptak. Tak. Spróbujcie. Mi się wydaje, że to na dzień będzie jakieś polombane. Ale to mi się podoba, bo to pokazuje, że sama to, co wszystko przeżył w mandze, to on teraz tego użył. I teraz nie ma nic. Jedziemy od początku. Ale nie, no. Dobra, słuchajcie, nie będziemy tego przedłużać, bo chcemy jeszcze paroma zdaniami, bo duża recenzja z anime będzie chyba po 24 odcinku. To ma będzie miał 24 odcinki? Nie wiem, może będzie miał 100, Huk wie. Nie wiem, ile będzie dzieciaków to oglądało. Ale dobra, chcemy się podzielić paroma zdaniami o wrażeniach z anime. Frono? Jest fajne. Jest naprawdę bardzo fajne. Toczka w toczkę to jest manga. To akurat nie jakoś nie specjalnie to mnie nie zaskakuje. No bo praktycznie jak w Bleachu są kadry z mangi po prostu pokolorowane i zanimowane. Tak. Plus mam nadzieję, że animacja trochę się poprawi, no bo mogłaby być lepsza. Mogłaby być i jest. Ale podobało mi się, bo w pierwszym odcinku jak Soma gotował, to było strasznie takie latanie. W drugim odcinku jest tak spokojniej, ale za to ending jest tak pieprznięty. Jest. Opening mi się chyba, muzycznie opening mi się bardziej podoba, ending jest fajny, animacja endingu jest bardzo fajna. Tak, ale słuchajcie, jakbym komuś polecił Somę, ty patrz, obejrzeć anime? Nie, bo słuchajcie, pierwszy odcinek jest spokojny, tam wiecie, jakieś takie są achy, ochy, no wiecie. Okej, to da się przeżyć. Ale w drugim odcinku, jak się pojawiają aniołki, jak próbują się dobrać do Eriny, to przepraszam bardzo, nie da o się Jezus wytłumaczyć, Maria, to jest tak, bardzo dobry fodem. To była piękna, aniołki były super. Dokładnie, bo tutaj, słuchajcie, bo tutaj idą balls to the walls, kurde, wszystko rzucają, idziemy robić, jak zrobimy najbardziej hentajowego niehentaja w historii. No. Nie, były gorsze. KCXX jest bardziej niechętny, to jest bardziej niechętajowy hentai, jak i ten. To raczej nic tego nie przebije. Nie, no wiesz, ja i tak, nie wiem, jakoś KCXX, to co powiedziałeś,
mi działa na nerwy niż Mi ostatnio dla. też, ja pierdolę, ten autor ma jakoś nasrane we łbie, serio. Chociaż no trzeba mieć, wymyślałem coś takiego. No, no bo dobra, ale słuchajcie, zajmiemy się tym i może się zajmiemy nawet. Tak, wielka recenzja powstaje na razie na tych głowach. Bo chyba wrócimy do tygodniowych nagrań, bo one były Spoko. spoko. I chyba nagramy coś o Dragon Ballu, bo informacje są bardzo straszne. Dobra, słuchajcie, nie przedłużamy. Rozdział był naprawdę spoko, chociaż to była przejściówka. Bo to, co mi się podoba, to to, że walka, czyli samo gotowanie jest bardzo szybko załatwiane przeważnie. No to jest takie bakumanowate bardzo, bo w Bakumanie też, wiesz, no, rysowanie mangi, wow, ale to dynamiczne zajęcie, zajmuje przecież milion godzin. No nie, tam było bardzo fajnie pokazane Dokładnie. właśnie samo rysowanie i jak oni wymyślali. I dlatego trochę żałuję, że Bakuman nie będzie u nas w Polsce nigdy. Będzie, kiedyś będzie. Dobra, słuchajcie, nie przedłużamy tego i powiemy tylko tyle. No, czytajcie Somę, szczególnie wy. Mam nadzieję, że jako, że ludzie się trochę do anime przekonają, no chyba nie tylko do aniołków, to trochę nagarnie to ludzi, bo ta manga naprawdę zasługuje na to, żeby dobrnąć do tych 300-400 rozdziałów. A później World Series, jak Soma podróżuje po świecie i zbiera kuchnię. O, i na końcu robi kuchnię i robi coś Erinie. I powstaje mały lisek z ogonkiem. I tym oto smacznym zdaniem mówimy tak, gotujcie z rodzicami. Tak się najlepiej nauczycie gotować. Trzymajcie się, cześć. Cześć.